Matuszewski, witam. Tym razem już ze swojego stanowiska komentatorskiego czas rozpocząć zaległy mecz drugiej kolejki CenterNet Mobile Speedway Ekstraligi. Unibaks Toruń versus Faluba z Zielona Góra. Drużynowy mistrz Polski kontra brązowy medalista tych zmagań. Drużyna, która jest niekwestionowanym liderem, dziś podejmuje na Moto Arenie ekipę nieobliczalną, która potrafi wygrać i przegrać z każdym. Zobaczymy, jak dziś spisze się Faluba. Zjeździmy według zestawu pierwszego, co oznacza, że w polu zobaczymy Mateusza Lampkowskiego. Razem z nim w pola C pojedzie Matejkus, czeski reprezentant Unibaksu Toruń. W barwach Falubazu oczywiście Grzegorz Zęgota. Zęgi wystartuje z pola D. Partnerować mu będzie Patryk Dudek. Dudek w kasku żółtym w polu B. Przedstawmy jeszcze raz wszystkich zawodników, których teraz widzimy przy starcie. Mateusz Lampkowski, Matejkus, Patryk Dudek i Grzegorz Zęgota. Jeszcze kilka sekund dzieli nas od pierwszego startu. No i czekamy. Już za chwilę poczujemy dreszczyk żużlowych emocji. Dziś Falubas w Toruniu. Taśma w górę. Zęgota wychodzi na prowadzenie. Mamy upadek, ale fatalnie to wygląda. Leży cała czwórka. Będziemy mieli powtórkę tego startu, ale to wyglądało naprawdę fatalnie. Grzegorz Zęgota próbował zaatakować po dłużej, ale gdzieś tam w tyle tej stawki żużlowcy pogubili się. No i czekamy na to, co będzie działo się dalej. Jeszcze spójrzmy, leży cała czwórka tego pierwszego startu. Mateusz Lampkowski, Matejkus, Patryk Dudek i Grzegorz Zęgota. Oby wszyscy byli w pełni sił, oby nic się nie stało. Czekamy na dalsze rozwiązanie tej bardzo nieciekawej sytuacji. Lampkowski i Dudek, ta dwójka chyba najbardziej odczuła skutki feralnego upadku w tym pierwszym starcie. Teraz powtórka pierwszej gonitwy. Patryk Dudek, Grzegorz Zęgota kontra Mateusz Lampkowski i Matejkus. Para zielonogórzan na podwójnym prowadzeniu. Proszę, Patryk Dudek na pierwszej pozycji. Kto teraz? O, jednak udziela się tutaj na drugą lokatę Lampkowski. Walczy jeszcze Zęgota z Matejem Kusem. Jednak Kus wjeżdża do środka stawki. Zęgota próbuje zaatakować po dużej rywala z Unibaksu Toruń. No i udał się atak Grzegorza Zęgoty, że zaburzenie jadą na 4-2, a na prowadzeniu Patryk Dudek. Jak widać, ten pierwszy start, ten upadek jakoś nie spowodował tutaj złych skutków u Patryka Dudka. Dudek objął od razu prowadzenie i przewodzi całych stawce na 4-2, jadą to zielonogórzanie. Pierwszy Patryk Dudek, drugi Mateusz Lampkowski, trzeci Grzegorz Zęgota i na samym końcu czeski reprezentant Unibaksu Matejkus. Zęgota jeszcze próbuje zaatakować Lampkowskiego. Grzegorz Zęgota, Zęgi przy krawężniku, ale niestety Lampkowski zamyka Zęgiego. Grzegorz Zęgota wciąż jako trzeci i kończymy pierwszy start dzisiejszego pojedynku. Ten start kończy się zwycięstwem zielonogórzan 4-2. 3 punkty Patryk Dudek, 2 Mateusz Lampkowski, 1 Grzegorz Zęgota i bez zdobyczy punktowej Matejkus.